Hello, hello. Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na kanale Totalni Dramaturdzy. Słuchajcie, dostałem informację od Pitrasa, że na kanale Blue Studios pojawił się update w kwestii Total Drama Reunion. Film trwa minutę 28, więc myślę, że możemy sobie zobaczyć, co tutaj w trawie piszczy, ewentualnie skomentować ten update, który twórcy nam tutaj przekazują. Tak więc bez zbędnego przedłużania, odpalamy sobie film i lecimy z koksem. Troszeczkę sobie to ściszę, żeby nie było, że będzie za głośno, najwyżej potem w montażu troszeczkę, podgłośnie, i teraz zabieramy się za oglądanie. Okej, okay, dobra. Teraz będziemy przechodzić do tego co ma być. Jest co, która jest pod wodą. Chyba jakiś sen jest jej, czyjaś ręka jest. A, Duncan ją, ją uratował, no, to jest, powiem wam szczerze, że dosyć ciekawy zbieg okoliczności, że Courtney, która tak bardzo później nienawidziła Duncana, nagle się do niego uśmiecha i od nagle jej pomaga z jakiegoś powodu. Nie wiem, dziwna to jest sprawa. Znaczy, ja wiem, że to nie jest przez oficjalnych twórców. Nie jest to przez Fresh TV, ale no jednak troszeczkę jest to intrygujące. Nie będę tego ukrywał. We found the room. The A potem go znaleźliśmy. Dobra, okej, okay, spoko. Tutaj w ogóle na tej scenie mamy sama, Bricka, Camerona. Jezu, Cameron, co ty masz za brodę? Ja pierdzielę. Dako do Majka oraz Zoi I szczerze powiedziawszy, z tych wszystkich dorosłych modeli, to prawdę mówiąc, podoba mi się ta czwórka, czyli Zoi, Mike. Brick oraz Sam Nie żeby coś, ale ta brodo Do Camerona w ogóle nie pasuje A na kotozoid no to Niewiele się zmieniła, prawdę mówiąc No dobra, no, kolor włosów się jej zmienił ok. tu mamy w ogóle scenę Że Duncan w jakiś taki dziwny Sposób patrzy na Courtney w taki tak jakby znowu coś Poczuł do niej, tu mamy Scenę już, którą bardzo dobrze znamy Gdzie Heather tuli się do Owenda Z jakiegoś powodu Tu mamy Izykiela, Trenta oraz Gwen i nadal nie jest wyjaśnione dlaczego Izykiel z powrotem stał się człowiekiem, a fajnie byłoby Gdyby kiedyś to zostało wyjaśnione No i tak naprawdę z tego tutaj update'u to Tyle co się dowiedzieliśmy w zasadzie No animacja, co ja mogę powiedzieć na temat animacji Wygląda całkiem solidnie jak na Fanmate. Na pewno wygląda to 100 razy lepiej I nie jest to w jakikolwiek sposób porównywalne do Znanego i lubianego przez nas wszystkich Odisa Del Drama Tak więc, no jak najbardziej jest oczywiście na plus Jeżeli chodzi o to, to tyle Tutaj dostaliśmy jeszcze tylko taką informację Czekajcie Że to ma niby się ukazać 29 lutego tego roku Tylko pytanie, czy to już wyjdzie jako całość Czy to wtedy wyjdzie następny update Albo jakiś następny trailer No, niestety tego nie wiemy Wszystkiego pewnie się dopiero z czasem dowiemy, tak więc dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że taki krótki film Wam się spodobał z takim update'em odnośnie Total Drama Reunion. Będę starał się oczywiście na bieżąco jeszcze jakieś inne filmy tworzyć. Ważne, żeby te filmy były, żeby Szeli nie miała argumentu, że e, tą chorobą, którą ja obecnie mam, mnie zniszczyła, ale spokojnie z choroby wychodzę. Taki po raz kolejny przypominający update. Z mojej strony to by było na tyle. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się, cześć i do następnego razu.